Czy wiedzieliście, że na Dolnym Śląsku mamy jedną z najpotężniejszych twierdz XVIII-wiecznej Europy? Mamy gotycki most, który jest nazywany miniaturą praskiego mostu Karola. I jedyny w Polsce zdegradowany z wysokości wodospad. Teren ten kryje wiele ciekawostek. Witamy na ziemi kłodzkiej. W jednym z zakamarków ziemi kłodzkiej jest miasto Kudowa-Zdrój. Istnieje osada, ukryta wioska o nazwie Szlak Ginących Zawodów. Zgromadziło się tam wielu rzemieślników, którzy się zajmują ginącymi zawodami. Możemy się przejść od chaty do chaty i podziwiać ich pracę. Jednym z nich jest kowal. Kiedyś w każdej wsi jeden z najcenniejszych rzemieślników, ponieważ podków nigdy nie było za wiele. Później w państwowych gospodarstwach rolnych w co drugim albo w każdym. Dzisiaj rzemiosło na wymarciu. Tutaj możemy spotkać artystę, który w ciągu 15 minut coś takiego pięknego zrobi na waszych oczach. Kolejny zawód to garncarz. Dzisiaj garnki możemy kupić w każdym markecie za parę groszy. Kiedyś garncarz musiał znać się na glinie i mieć sprawne rączki, żeby naleźć tą finezyjną linię, odpowiednią grubość ścianek, a jeszcze pomalować. Były bardzo cenne. Matki przekazywały je córkom, babki, matkom, a jak cenne były, mogliśmy się przekonać w filmie o przygodach Kargula i Pawlaka. Pomimo tego, że rzemiosło to na pewien czas zaginęło, dzisiaj przeżywa prawdziwy renesans. I oczywiście piekarz. Skąd się bierze chlebek? No z marketu. W nocy bułeczki nam pączkują i mamy. A tak naprawdę zapominamy o człowieku, który je robi. Piekarz w nocy gniecie ciasto, musi dodać mąkę żytnią, mąkę pszenną, troszkę soli, wodę, odrobinę drożdży i w piecu, najlepiej opalanym drewnem, to się wszystko piecze. Kto odwiedzi to miejsce, będzie mógł brać udział w ceremonii wyciągnięcia takiego bohena z prawdziwego pieca chlebowego. To tyle, jeżeli chodzi o klimaty wiejskie. Teraz wędrujemy do stolicy tego regionu, do Kłodzka. Do miasta najlepiej wejść gotyckim mostem zbudowanym, niektórzy mówią, w XIII wieku, ale najpewniej w XIV, kiedy wszystkie mosty były jeszcze drewniane, tutaj budowano kamienne. Zaprawa była zrobiona między innymi z wapna i białka z jajek. Wszystkie okoliczne miejscowości były zobligowane, żeby jajka dostarczać. Najbardziej nadgorliwy był Lądek Zdrój, który dostarczył kilkaset jajek, ale ugotowanych na twardo. Most ten jest często porównywany do mostu Karola w Pradze ze względu na obecność barokowych rzeźb. Znajdziemy tam m.in. rzeźbę Świętego Wacława czy Franciszka Xawerego, patrona od zarazy, postawiony po jednej potężnej zarazie w Kłodzku na początku XVIII wieku. Stoi na piedestale, a pod nim niestety chorzy ludzie. Znajdziemy tutaj również pomnik Świętego Jana Nepomucena, patrona, który miał chronić mosty i chronić miasta od powodzi. Od wielu powodzi uchronił Kłodzko, ale niestety powódź z roku 1997 była tak potężna, że nawet on nie pomógł. Idziemy do miasta. Twierdza Kłodzka mogła pomieścić w sobie nawet 1000 żołnierzy, a niektórzy mówią o 2000 ludzi, którzy mogli tutaj naraz mieszkać. Służba wojskowa trwała aż 20 lat od momentu rekrutacji przez całą służbę i po 20 latach niektórzy szczęśliwcy wychodzili i mogli wrócić do normalnego życia, a niektórzy uznawali służbę za swoją profesję i służyli do końca życia. Jesteśmy na wzgórzu zamkowym, albo raczej fortecznym. Pierwotnie zamkowe, ponieważ na początku stał tutaj gotycki, później renesansowy zamek. Forteczne, bo w konsekwencji stanęła tutaj forteca. Kiedy na polu bitwy pojawił się proch, trzeba było zastosować nowe techniki obrony, czyli pojawiły się 3 połączone ze sobą bastiony. Dopiero w dobie Fryderyka II Wielkiego rozebrano wspaniały renesansowy zamek, który stał tuż za mną, i zbudowano Donżon, apogeum pruskiej szkoły fortyfikacyjnej. Donżon to było miejsce ostatecznej obrony, było najlepiej uzbrojone i jeżeli to miejsce padło, no to poddawała się cała twierdza. Było tutaj ponad 40 skazamatowanych stanowisk armatnich, więc siła ognia była gigantyczna. Armata, przy której stoję, na pewno nie jest ze styropianu. Ciągle działa i ciągle jest używana do rekonstrukcji. Ale co tak naprawdę możemy powiedzieć o wojsku, które tutaj stacjonowało? No dobra, mamy twierdzę, która zajmuje 20 hektarów, choć wcześniej zajmowała nawet 50. 2000 żołnierzy, więc jak takie miejsce zdobyć? Można było zagłodzić, użyć artylerii oblężniczej albo wysadzić część fortyfikacji. Trzeba było wydrążyć tunel minerski i na końcu podłożyć ładunek wybuchowy. Więc trzeba było znaleźć sposób, jak temu zapobiec. Najlepszym sposobem na minerów to były tunele kontrminerskie. Było ich naprawdę dużo, bo współcześnie mamy aż 7 kilometrów. Pierwsze powstały jeszcze w XVII wieku, w XVIII wieku powstała ich cała sieć. Chodziło o to, że jeżeli miner się próbował przekopać pod twierdzę, nasłuchiwano, gdzie on jest. I jeżeli wiedziano, gdzie on wyjdzie, ustawiano ładunki wybuchowe. Zamykano cały tunel, żeby skierować wybuch w jednym kierunku i kiedy miner dochodził do tego miejsca, odpalano stróżkę prochu i uciekano. W tym momencie tunel kopany przez minera ulegał całkowitej destrukcji. Było to działanie na minera i psychologiczne na nieprzyjaciela. Przewodnicy mogą mówić, jak to było strasznie, ale tak naprawdę to jeszcze dopiero to odczują, kiedy będzie inscenizacja przygotowana specjalnie dla nich. Głośno, dymno, ciemno, czyli tak, jak czuli się żołnierze w XVIII wieku podczas obrony tego miejsca. W połowie XIX wieku artyleria stała się zbyt silna dla tej twierdzy, w związku z czym straciła ona na znaczeniu militarnym. Więc stała się zapleczem, magazynem. Podczas II wojny światowej została przyniesiona tutaj fabryka, która robiła elektrykę do samolotów i łodzi podwodnych. Po wojnie były tu różnego rodzaju zakłady. Obecnie jest to największa atrakcja kłodzka. Z twierdzy kłodzkiej przenosimy się do miejsca, które możemy opisać 2 greckimi słowami. Lumen i leo, czyli miłować światło. Współcześnie filumenistyka, czyli nauka o ogniu. W tym miejscu dowiemy się, że pierwszy ogień używany przez człowieka był już 1 000 000 lat temu. Pierwsze świadome rozpalanie 100 000 lat temu, a pierwsza zapałka została wymyślona przez Chińczyków w VI wieku naszej ery. Znajdziemy tutaj kilkanaście rodzajów zapałek, chociażby kowbojskie, rozpalane od kamienia, czy sztormowe, które można na wietrze odpalić. Oraz tysiące zapalniczek, benzynowe, gazowe, biurowe o bardzo finezyjnych, nietypowych kształtach oraz bardzo współczesne, elektryczne, które można ładować przez kabel USB. Dla większości zapałki to jest coś prozaicznego. Odpalić, podpalić, wyrzucić i zapominamy o nich. Ale dla niektórych to jest element, z którego możemy stworzyć dzieło sztuki. Nie jedna, nie 100, ale nawet 40 000 możemy wykorzystać, żeby zbudować na przykład okręt albo taki wspaniały wiatrak. Muzeum jest dość nowym nabytkiem, patrząc na ponad 900-letnią historię tego miasta. Zanim pojedziemy dalej, warto przejść się wzdłuż potężnych murów miejskich oraz baszt, które pamiętają każdy wiek tej wspaniałej historii. To, co tak szumi za mną, jest to wodospad Wilczki. Dosłownie 20 minut jazdy samochodem od Bystrzycy Kłodzkiej. Jest to jedyny wodospad w Sudetach, który został zdegradowany z wysokości, bo jeszcze kilkadziesiąt lat temu miał 27 metrów dzięki sztucznie wstawionej kładce, która piętrzyła nam wodę. Niestety podczas powodzi w roku 1997 owa kładka nie wytrzymała naporu wody i się zarwała. I od tego czasu wodospad ma tylko albo aż 22 metry wysokości, a woda płynie przez malowniczy wąwóz. Ostatnio odrestaurowana trasa dojścia stanowi świetny punkt widokowy, żeby odpocząć po całodniowej wędrówce. W ciągu jednego dnia widzieliśmy skansen, twierdzę, stary gotycki most, muzeum, no i wspaniały wodospad. Jak na jeden dzień to wystarczy. I powolutku opuszczamy Ziemię Kłodzką, a w następnym odcinku zabierzemy was do krainy wygasłych wulkanów. Pokażemy wam twierdzę stojącą na jednym z nich, zobaczymy śląską Fujiyamę i wspaniałe organy odkryte przez jeden kamieniołom w XIX wieku. Do zobaczenia.